Witam. Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie Przemku. Składy może za moment, bo przed nami hymny obu reprezentacji. 18 tysięcy widzów na stadionie w Zabrzu i myślę, że miliony przed telewizorami zjednoczeni w jednym pragnieniu. Pragnieniu zwycięstwa polskiej reprezentacji. Rumuni wprawdzie osłabieni, ale do tej pory w tej grupie z nikim nie przegrali. Ale kiedyś, mam nadzieję, muszą przegrać. Proszę Państwa, o składach za moment, bo oto ustawione są obie reprezentacje w żółtych strojach ze swoimi granatowo-czerwonymi paskami. Reprezentacja gości zespół Rumunii, dziś bez Hadziego, Raduciu, Dumitrescu, Belodewiciego i Lupu. No i w tradycyjnych biało-czerwonych nasza narodowa reprezentacja bez Wojtka Kowalczyka i Piotra Nowaka, który jest na naszym stanowisku. Witam Cię serdecznie, Piotrku. Witam Cię bardzo, witam Państwa. I proszę Państwa, hymny obu państw. Trener Apostel na odprawie dzisiaj przedmeczowej podkreślał, że jak ważne są te pierwsze minuty, podkreślał, że musimy narzucić Rumunom swój własny styl gry, to co potrafimy grać, to co graliśmy, to co gramy od kilku miesięcy. Mi się wydaje, że
że ten zespół potrafi ten swój styl narzucić Romunom. Wiadomo, że gramy u siebie, o jaką stawkę toczy się ten mecz, także nikogo tu specjalnie mobilizować nie trzeba. Rozpoczynać będzie reprezentacja Rumunii. Widzieliśmy przed momentem generała Angela Jordanescu, do takiego stopnia wojskowego został wyniesiony po udanych dla Rumunów mistrzostwach świata. 8 zawodników w tej 11, którą dziś obserwujemy. I proszę Państwa, angielski arbiter Gallagher rozpoczyna jakże ważny mecz polskiej reprezentacji. Od razu Rumunii, steli mecz. Spokojnie Jacek Zieliński. I bezpardonowe wyjście Prodana, udane. Przejął piłkę, ale Andrzej Woźmi. Istotne pierwsze minuty dla jednych i drugich. My musimy narzucić własny styl gry, zepchnąć Rumunów do obrony. Zresztą z takim zamiarem ze swoich gwiazd przyjechali tutaj Remis i w pełni satysfakcjonują. Waldemar Jaskulski powrócił do reprezentacji po absencji w Paryżu. Z powodu kartek Roman Kosecki, kapitan naszej reprezentacji. I od rzutu z autu rozpoczną Rumunii. Konkretnie Celimesz. 30 mecz obu reprezentacji. Tylko czterokrotnie udało nam się wygrać z zespołem rumuńskim. Jest okazja i szansa, by poprawić ten bilans. Choć Rivaldo ostatnio, jak wiemy, wysoko notowany nie tylko w Europie, ale i w świecie. Z tego widać tutaj, że Rumunii będą grać z jednym napastnikiem, z Lakatuszem wysuniętym daleko w przodzie, tak jak grali z nami w Bukareszcie, z Radu wysuniętym bardzo daleko, z dwoma bardzo dobrymi, potrzebnymi obrońcami, z Celimeszem i z Danem Petreską, którzy się włączają bardzo do przodu, z Janem Lupescu, który gra w Bayer Leverkusen, ja go znam bardzo dobrze, który zabezpiecza te wszystkie poczynania ofensywne, także widać, że Rumunów satysfakcjonuje ten remis, będą na pewno starać się tą grę kontrolować, będą starać się grać od własnego pola karnego. Jaskulski. Ubolewał Henryka Postel nad faktem, że nie ma się dzisiaj na boisku, że nie będzie mógł skorzystać z swoich umiejętności i doświadczenia. Gdy rozmawiałem z Romanem Koseckim, z naszymi zawodnikami, mówili, że no z pewnością ten brak będzie odczuwalny, choć ci, którzy grają dziś w drugiej linii, spróbują zrobić wszystko, byśmy osiągnęli korzystną sytuację. Pierwsza udana pułapka offside'owa polskiej reprezentacji. Tak, tak jak mówiłem, poczni obrońcy włączają się bardzo do przodu. Teraz był to właśnie moment, gdzie poczny lewy obrońca Szynimes włączył się bardzo, bardzo sensywnie do przodu. Musimy na te rzeczy uważać. Trzeba to pole gry skracać. Było włączenie się stopera libero Popescu, który wymienia się rolami z Janem Lupescu, także musimy na to się uważać. Polak, tym razem lewą stroną, Bednarz i Stella, pierwszy jego kontakt z piłką. Petrescu. Stella. Wszystkie mecze w eliminacjach Mistrzostw Europy w bramce bronił Stelea, miał tylko jedno spotkanie, gdzie go w drugiej połowie zastąpił bramkarz rezerwowy. Jest w tej chwili pierwszym bramkarzem reprezentacji Rumunii. Woźny. Ciepło, parno, boisko grząskie, nasiąknięte wodą. Wczoraj jeszcze w Zabrzu padało. Bednarz. Drugi występ w reprezentacji, debiutował z Litwą, gdy selekcjonerem był Andrzej Strejlał. Na jego wejścia ofensywne i Tomka Iwana bardzo liczy selekcjoner i koledzy. Jaskulski, Iwan, Zieliński, Wieszczycki, Jaskulski, Koźmiński, nabiera szybkości. Petrescu, Bednarz, Polacy przy piłce, przed pole karne, Juskow, jak krótko chciał odegrać, to Wieszczyckiego nie udało. Lakatusz. W przodu klubowy partner, Wladoju, obaj gracze z Piały. Dobre zagranie do Munteanu, nie ma spalonego, ale Munteanu nie doszedł do piłki. Ciężki mecz przed polską drużyną,
nie lubimy grać ataku pozycyjnego, Rumuni nie będą stwarzali nam okazji do kontrataków zbyt wielu, no ale jeśli chcemy grać w finałach Mistrzostw Europy, to dzisiejsze spotkanie trzeba w sposób mądry rozegrać. Tak, trzeba tą grę uspokoić, jest w tej chwili troszkę za dużo nerwowości. Nie ma zawodnika, który by tą piłkę przytrzymał, który by rozegrał ją spokojnie. Widać z tego na placu, że gramy praktycznie z trzema napastnikami w jednej linii. Musi po prostu linia obrony skracać to pole gry, stać jak najbliżej, podejść do napastników, żeby mieli po prostu łatwiej do grania. Ale widać, że chłopcy starają się grać ofensywnie. Roman Koseński. Próbujemy przejąć piłkę po stracie i rozpoczniemy grę rzutem z aut. Świetne zachowanie publiczności wspierającej polski zespół w trudnych pierwszych minutach. I Rumuni, najlepiej po nich widać to granie międzynarodowe, obycie. Naturalnie jest to doświadczony zespół, gra ze sobą 3-4 lata, gra ze sobą wspólnie na Mistrzostwach Świata, także wszyscy praktycznie grają w ligach europejskich. Widać, że uzupełniają się naprawdę fantastycznie. Rumuni, kapitan, Popescu. Lewą stroną czeka tutaj Telimesz. Świetne mecze podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Piłkarz Cercle Brugge. I wywalczyli Rumunii pierwszy rzut rożny. Munta. Tabał. Nieobecny z Lakatusem podczas Mistrzostw Świata. Siedem minut bezbramkowej pierwszej połowy eliminacyjnego pojedynku Mistrzostw Europy Polska-Rumunia na stadionie w Zabrzu. Lakatus. I od bramki Andrzej Woźny. Podniósł się Henryk Apostol. Jakie uwagi mogę przekazywać, Piotrek, teraz swoim kolegom? Mi się wydaje, że w pewnym momencie wszyscy zwrócili się w kierunku piłki. Piłka była po prawej stronie, była prawa nasza strona w ogóle nie była kryta, dlatego mi się wydaje, że w tej chwili trener Apostol powiedział Walkowi Jaskulskiemu, żeby zwracał uwagę, gdzie znajduje się Lakatus, żeby nie obserwowali tylko piłki i po prostu, żeby żyli na boisku. No, teraz błąd Woźniaka, który nas może drogo kosztować. Rumunii, Lakatus w ostatniej chwili. Wybijają Polacy piłkę, konkretnie Tomek Bałdok, troszkę pogubiliśmy się w tym momencie. Jaskulski przycisnęli Rumunii. Wraca Andrzej Juskowiak, uspokoić grę, to co mówił Piotr Nowak, komentujący dzisiaj ze mną to spotkanie. Polacy, szansa na kontratak, już tam będzie, no Jaskulski nie ma. Jest spalony, jest niemalne to wszystkie. Moment nieuwagi, moment dekoncentracji mógł nas bardzo wiele kosztować po tym nieudanym wyrzucie Andrzeja Woźniaka. Tak, muszę powiedzieć, że czasami tak jest, że popełnia się taki błąd, ale to na pewno było w tym przypadku. Szkoda, że ta piłka nie była wcześniej do Romka zagrana, troszkę był to na pewno minimalny spalony. Michali. Lupescu. Tam Lakatus i teraz Andrzej Wojciech. Minut z tych pierwszych 20, w których to tak bardzo chcieliśmy zdobyć bramkę. Jak na razie dość wolno rozgrywamy piłkę. Rumuni starają się prowadzić grę jak najdalej od własnej bramki. 10 minuta pierwszej połowy pojedynku za. Bednarz.
Tomek Fałtow. Jacek Zieliński. Waldemar Jaskulski. Natychmiast blokowany przez wracającego Wladoju. I Stelea. Gdy tak rozważałem, jakie będzie to spotkanie przed tym meczem, uważałem, że nie będzie to ładny mecz, ponieważ Rumunom nie zależy tutaj na atrakcyjności widowiska, na osiągnięciu konkretnego rezultatu, który satysfakcjonuje, czyli remis. Walczą nasi jak mogą, próbują przechwycić teraz piłkę w linii obrony drużyny rumuńskiej. To się udało, rzutem z autu Polak. Tomek Iwan przytrzymywany przez wracającego Stelimesza i rzut wolny dla Polaków. Rozmawiałem z Tomkiem Iwanem po meczu na Parc des Princes, mówił, że bardziej mu odpowiada gra ofensywna niż defensywna, ale i do obu zadań musi się wywiązać. Dziś na jego wejścia, tak jak przed chwilą liczy Federa Postęp i Polscy piłkarze, no i oczywiście kibic. Roman Kosecki. 11 minuta pierwszej połowy, Roman Kosecki, zamieszanie Wieszczyński, Juszkowiak do tyłu, nie było nikogo, żeby uderzyć. I rzut wolny po faulu na Lakatusie Świerczewskiego dla Rumunii. No ale był to już, bo miało ta akcję, nosiły znamiona tego, że Polacy mają szansę tutaj na bramę. Szybciej, zdecydowaniej. Też ta nieobecność Wieszczyckiego i Jaskulskiego podczas poprzedniego meczu. W dodatku wejście do reprezentacji Bednarza musi troszkę upłynąć im. Poczują się nawzajem w grze. Naturalnie tak. Jacek gra w tej chwili na jednej stronie z Markiem Kosińskim. Ja przed meczem im mówiłem, żeby sobie nie komplikowali życia, żeby ustawili sobie wszystko w linii pomocy, będzie łatwiej wtedy grać. Marek gra w tej chwili troszkę za głęboko. Moim zdaniem powinien to pole skrócić i tak jak mówiłeś, Darku, Rumunii grają, nie zależy im na pięknym futbolu, grają swój futbol, który grają od jakiegoś czasu i będą starali się tutaj wywieźć na pewno jeden punkt, który im daje bardzo dużo. Powrót Tomka Iwana. Ale niecelne zagranie. Wprost pod nogi Michali. Ten do Stelimesz. Natychmiast na pole karne, ale jest Andrzej Woźniak. Marek Koźmiński. Na jego wymienność tutaj na lewej stronie z Jackiem Bednarzem również bardzo liczymy. Wieszczycki. I rzut wolny dla Polaków i będzie pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu dla rumuńskiego piłkarza. Ukarany żółtą kartką, rzut wolny przez Polaków wykonany. Pilnują tam Juszkowiaka, rośni dwaj obrońcy, w tym kapitan Popescu. Strzelec bramki w ostatnim meczu ligowym dla Barcelony. Ściągnięty z PSV w miejsce Ronalda Koemana. Spokojnie, bez pośpiechu, wolno. Myślę, że taki obrazek będzie tutaj nam towarzyszył w wielu fragmentach tego spotkania, jeśli chodzi o grę reprezentacji Rumunii. Lupeński. Munteanu. Jest Stelimesz, nie ma spalonego, niepilnowany jest Wladoju na polu karnym, a także Lakatus przed pole karne. I mocny strzał Szabał. Tak jak mówiłem, ten lewy obrońca Stelimesz bardzo dużo włącza się po tej lewej stronie. Tutaj trzeba tą linię w tej chwili przesunąć, linię pomocy przesunąć bardziej na prawą stronę. Piotrek Świerczewski nie może być tylko w środku, musi tą stronę też asekurować. Tomek Iwan, który jest w zasadzie jedynym zawodnikiem tu na tej stronie, nie zawsze zdąży wrócić i trzeba to po prostu, musi ktoś to z ławki podpowiedzieć, żeby tą całą linię obrony i pomocy przesunąć bardziej na prawą stronę. W zasadzie Petrescu się jako taki się nie włącza. Jest zagrożenie tylko z tej tutaj z lewej strony. Gramy, Piotr, miałem przeodnosić takie wrażenie, bez wigoru, bez przekonania, jakoś ciężko idzie dziś polskiej reprezentacji. Tak. Jest za mało, tak jak w tej chwili był dobry moment, można było powiedzieć, że
powinniśmy grać cały czas tak, był pressing bardziej agresywnie, dwóch zawodników doskakuje do jednego, który ma piłkę i wtedy jest no, gra zupełnie inna. Od rzutu z autu rozpoczną ponownie Rumunii. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby twoi koledzy z boiska spełnili oczekiwania kibiców. My chcemy gola, Polacy, my chcemy gola. Tymczasem polska drużyna, Wieszczycki, Koźmiński, Wałtoch, Bednarz, Świerczewski, Jaskulski. Szansa na szybką akcję polskiej drużyny. Ruta Waldek, Jaskulski z prawej strony ma Tomka Iwana. Indywidualnie nie boi się przejścia. Powrót Selimesza i odrzutu z autu Polacy. Tomek Iwan. Roman Kosecki. Na pole karne. Wieszczycki. Juskowiak. Nie ma tam miejsca na oddanie strzału. Pilnują Juskowiaka. Tak, wiadomo, że Andrzej jest. Wiadomo, że Andrzej jest bardzo groźnym napastnikiem, ma tak zwanego piłkarskiego nosa, także muszą Rumunii na niego bardzo uważać, nawet do tej pory, w tej chwili. Oj. No i pierwsza szansa Andrzeja Juskowiaka. Tak jak mówiłem, że Andrzej jest takim typowym łowcą goli, że potrafi tą praktycznie pół szansy strzelić gola i na Rumunii widać, że bardzo mocno go pilnuje. Kwadrans bezbramkowy poza nami, w tych ostatnich minutach lepsza gra polskiej reprezentacji. Juskowiak. Ma tam Bednarza, szansa przed Bednarzem. Wraca za nim tam Petrescu. Bednarz pole karne na pole karne. Wieszczycki jednak skutecznie Rumuni wybijają. Co tak, więcej takich dobrze. Akcji, ale coraz lepiej poczynają sobie Polacy. Bednarz. Rzut wolny dla polskiej reprezentacji. Faulowany był tam. Tak, Romek będzie na pewno wrzucał to na pierwszy słupek, na krótki. Będą starali się chłopcy wyprzedzić bramkarza z tyle. Będzie podobny wariant gry jak... A nie, jednak nie. Marek Koźmiński. To daleko. Świerczewski. Jak w Paryżu Świerczewski, ale z tyle złapał pięknie. No bardzo dobrze, mi się wydaje, że w końcu uwierzyli, że można z tymi Romunami bardzo dobrą piłkę grać. Złapali rytm gry na się. W końcu być może, że po tej pierwszej, tych nerwowych momentach, które mieli, złapali w końcu ten rytm gry. Ale trzeba uważać na Lakatusa, obok niego Tomek Wałdo, który za niego odpowiada Andrzej Woźniak. Szeroko, skrzydłami. Próbujemy atakować właśnie poprzez Bednarza albo Iwana. Faulowany Koźmiński. Faulował Lupeczki. Koźmiński na pole karne. Romek Kosecki przechwycił. A, piłka tam drzewa. Jeszcze już kopia. Niewiele brakowało. Tak. Co powiesz o tej akcji? Zwracam się do Piotra Nowaka. Bardzo dobra akcja. Od samego początku była bardzo dobrze rozgrywana. Muszę też powiedzieć, że... Zdanie, Andrzej Woźniak jeszcze nie wykopnął piłki, grają bardzo chłopcy, w zasadzie próbują ułożyć sobie tą grę i tak, ja potwierdzam, że złapali w końcu ten rytm gry, że próbują to zrobić i mi się wydaje, że dalsze minuty pokażą to, udowodnią to, że są w tej chwili w rytmie. Najlepszym komentarzem było poderwanie się z ławki trenera Angela Jordanescu, który natychmiast tam pokrzykiwał na linię defensywną reprezentacji naszego dzisiejszego rywala, ale nie wytrzymuje i Henryk Apostol. Roman Kosecki, Wieszczycki, Lupescu, Tomek Iwan i odrzut od autu Polacy. Iwan, Selimesz go próbuje powstrzymać. Juskowiak na polu karnym wespół z Wieszczyckim i Bednarzem. Bednarz, tak będzie to dośrodkowanie. Ale walczy pięknie Bednarz. Wywalczył piłkę dla naszej reprezentacji Koźmiński. Wreszcie ten rytm, o którym marzyliśmy, prezentują Polacy w swojej grze. Romek
Koseński. Skutecznie zablokowany, ale próbujemy przejąć piłkę na połowie rywala. Zieliński, Świerczewski, Koźmiński, Bednarz, Jacek Zieliński, wszyscy Polacy na połowie przeciwnika. Juskowiak, nie ma tutaj nikogo. No i na pamięć spokojnie po Pesku do Stelej. Waldo. Zabał. Próbował w Ladoju. Opiekę nad Lakatusem przejął teraz Jaskulski. I zacznie Dan Petrescu. Gra Sheffield Wednesday. Rzut wolny po faulu Tomka Waldowa. Niezwykle przeżywający to spotkanie Henryka Postel. Łatwiej by się grało naszej reprezentacji, gdybyśmy strzelili bramkę. To powtórka faulu Waldowa na Lakatusie. Strzelimy znowu niepilnowany, poderwał się Henryka Postel z ławki, państwo tego nie widzicie. Teraz dopiero doszedł do niego Świerczewski. I spokojnie, obserwujący, gdzie zmierza piłka, Andrzej Wojcik. Trudno gra się takie mecze jak dzisiejszy, kiedy człowiek jest pod presją tego, że musi wygrać. Chciałoby się jak najszybciej, a nie zawsze to się udaje. Od rzutu z autu Selimesz. Muntanu z Piotrkiem Świerczewskim i Andrzej Woźny. Roman Kosecki, interweniujący Prodan, Zabału, Świerczewski, rusza Kosecki lewą stroną, obok niego Petrescu, Kosecki na pamięć do środka, nie było tam Andrzeja Juskowiaka. Popes. Muntanu, Lakatus w Ladoju, niebezpiecznie obok niego Zieliński i wybijają Polacy. I będzie rzut wolny po faulu na Koźmińskim. Bednarz. Świerczewski. Kulski. Wracają wszyscy Rumuni na swoją połowę. Kosecki. Popescu. Wrócił w Ladoju. To jest już Zabał. Popescu. Spokojnie ustawić, popodawać między sobą, by zyskać czas. Rezultat, który jest 0-0, w pełni satysfakcjonuje reprezentację naszego dzisiejszego rywala. Ale nie na. Wieszczycki, Wałto, Wieszczycki, Świerczewski, Wieszczycki faulowany i druga żółta kartka, tym razem dla Lakatusa. Nie przebierają też Rumunii w środkach.
Tak, brutalne to było zagranie Lakatusa, ale... Widzimy teraz, nie wiem, czy Państwo mają też tą perspektywę w tej chwili, ale była to szybka, mogłaby być szybka kontra wykonana. Niepotrzebnie chyba sędzia przerywał, bo mógł zastosować przewilej i korzyści. Tak. Piotrek Krzyszewski bardzo ładnie z tą piłką szedł. Andrzej Juszkowiak walczący tam z Prodanem. Tak jak mówiliśmy, Rumuni nie będą starali się tutaj o pokazanie piłkarskich fajerwerków, oddalić grę od własnego pola karnego, a gdy przejmą piłkę, grać nią długą, by zyskać długo, by zyskać czas. Paul Iwan. Michali. Przepychający się tam w Ladoju. Bednarz. Obok niego już Dan Petrescu. Ładne przejście Jacka Bednarza. Ale piłka wyszła poza linię boczną. Ale ostatni dotknął Tomek Wałdow. I Rumunii. Niepilnowany jest tutaj Muntanu, ale odpowiednio zareagował Piotr Świerczewski. Tak jak mówiłem, jest to samo, co było na początku tego meczu. Jest pewna nerwowość po tych kilku dobrych akcjach, które zrobiliśmy. Oddaliśmy znów inicjatywę Rumunom i w tej chwili oni ułożyli sobie grę, oni prowadzą tą grę, także musimy znów znaleźć receptę na to, żeby skrócić to pole gry, żeby bardziej i agresywnie zaatakować. Przejąć piłkę, próbować nie tylko długimi podaniami uruchomić naszych napastników, postarać się przytrzymać, złapać ten rytm gry, który już mieliśmy. Tak. Tymczasem Rumunii. Jest tutaj Dan Petrescu na polu karnym, Koźmiński i rzut rożny dla Rumunii. Zawahał się, myślał, że będzie piłka zmierzała przy słupku, ale sporo interweniował. Kolejny raz Rumunii, tyle że z przeciwległej strony. Sabał. Jaskulski. Nie udała się pułapka offside'owa. Lakatus ma tam w środku Muntanu. Muntanu obok niego. Jacek Zieliński. I odrzutu wolnego rozpoczną Polacy na spalonym. Jeden z Rumunów. Zauważam, że coraz częściej Roman Kosecki pozostaje przy linii środkowej, jakby chciał narzucić styl gry reprezentacji Rumunii tymi swoimi przyspieszeniami, gdy przejmie piłkę na zagranie z kimś, na krótką piłkę, na wyjście na pozycję do strzału. Po stracie Rumunii
Lupescu w środku i Vladoju i Muntuanu i Lakatus. Michali. Delimesz na spalony. Zaczynają wychodzić tam te pułapki offside'owe. Oto ławka rezerwowych. Szczęsny, Jóźwiak, na niej Podbrożny, Bukalski, Czerwiec. Chciał Henryka Postel wystawić w pierwszym składzie Jerzego Podbrożnego. Znają się z Andrzejem Juszkowiakiem jeszcze z Lecha. No ale zatrucie pokarmowe przed dwoma dniami spowodowało, że Jerzy Podbrożny jest niesłychanie osłabiony. Być może, gdy będzie taka szansa i potrzeba w końcówce, zobaczymy go tego spotkania. Wieszczycki próbuje jako jeden z niewielu tej bardziej agresywnej gry. Popescu. Sabału. Mądrze grają Rumuni to spotkanie. Wieszczycki. Świerczec. Rusza Kosecki z Juszkowiakiem, lewą stroną Bednarz, prawą Iwan. Świerczewski długo zwlekał, wracają Rumuni, Andrzej Juszkowiak. I strata piłki przez polski zespół. Tak, te akcje są płynniejsze w wykonaniu Rumunów. No, w tej chwili są te akcje rwane. Próbuje się za wielu rzeczy naraz i no, po prostu znów trzeba tą grę uporządkować. Nie można... Jest w tej chwili dużo... Zdecydowanie bardziej dużo... bym chciał, żebyś był na boisku. Ja również. Komentuje ze mną to spotkanie Piotr Nowak niż na komentatorskim stanowisku. I kolejna żółta kartka tym razem dla Muntan. Trzema żółtymi kartkami ukarani gracze Rumunii. No to był jednak Michali, przepraszam Państwa. Wcześniej tam interweniował Muntuanu. I znowu Rumunii. Duża luka między napastnikami a linią obrony. Dwaj nasi pomocnicy wspomagają linię obrony. Przesuwa się Wieszczycki do przodu z Iwanem. I stąd ta dziura. Tymczasem Selimesz. I bramka dla Rumunii. Nie. Czy też udało się wybić? Trzyma się za głowę Vladoju. Dopuściliśmy do sytuacji dość bezpańskiej piłki. Popatrzmy, dośrodkowanie Selimesza. I tutaj niepilnowany Vladoju. Andrzej Woźniak jakimś cudem tam jeszcze wybił tę piłkę. Tak, z tym, że znów włączenie się lewego obrońcy rumuńskiego. Poczekamy, co będzie. Woźniak. Iwan wprost pod nogi Muntuanu. Ten znowu do Selimesza. Nie, to jest Lakatus. Teraz Iwan. I kolejny rzut rośnie. Odnoszę wrażenie, że reprezentanci Rumunii dominują pod względem szybkości nad naszym zespołem w tej chwili. Tak, to bierze się z tego, że jednak tą grę uporządkowali, że mają więcej miejsca. Ta gra nabiera płynności i stąd jest również tempo. Tym razem chyba będą krótko rozgrywali Rumuni mecz, piłkę. Woźniak. Dan Petrescu. I daleko od naszej bramki. Strzelał ten, którego właśnie oglądamy. Gracz Preści, nieobecny podczas Mistrzostw Świata przed rokiem, Sabał. Jaskun, Iwan. Roman Kosecki próbuje tutaj się urwać z Michali. Kosecki na pole karne. Nikt tutaj nie zamknął, daleko od pola karnego Rumunii, ale przejmujemy piłkę. Świerczec. I znów to samo. Tyle, że zamknęliśmy, zdołaliśmy zamknąć Rumunów na ich polu, na ich połowie. Petrescu, Sabału. Petrescu. Popescu. Lakatus. Popescu. Lupescu.
Stanach Zjednoczonych w jednej z amerykańskich gazet po udanych występach Rumunów, szczególnie po meczu z Argentyną, zapytano, co to znaczy to Escu. Petrescu, Lupescu, Popescu, jeszcze dodajmy Dumitrescu, i odpowiedź brzmiała: to reprezentacja Rumunii grająca piękny futbol. Dziś może tego piękna w grze Rumunów mało, ale sporo skuteczności, jeśli chodzi o zadanie, które przed nimi postawił Angel Jordanecki. Koźmini. Baudo. Bednarz. Obok niego po pesku. I rzut wolny. Nie, rzut za uszy. Ostatni piłki dotknął Dan Petrescu. Bednarz, obok niego Petrescu. Wywalczył rzut rożny. Jacek bardzo dobrze włącza się tutaj z Majkiem Koźmińskim, wypełniają się bardzo dobrze na tej lewej stronie. Gorzej jest prawą stroną. Właśnie, Tomek Iwan, prawda? Z tym, że Tomek nie ma wsparcia w Piotrze Świerczewskim albo w Walku Jacku. Polacy, Telea, Iwan. Wał dokładnie zostawił, był tam Wieszczycki. I rzut rożny dla Polaków. Ładnie przycisnęliśmy teraz. 36 minuta pierwszej połowy. Kosecki. Baudo. Koźmiński, poprawka, Świerczewski. Nie, to był Iwan, teraz Świerczewski. Baudo, wychodzą Rumuni, nieporozumienie. Poprawka Świerczewskiego, ale będzie żółta kartka dla Polaków. Naszych graczy ukarany żółtą kartką. No, wydaje mi się, że to nie kwalifikowało się na żółtą kartkę. Troszkę za ostra decyzja sędziego. Iwa. Zdecydowanie bardziej psychicznie obciążony jest polski zespół w tym spotkaniu. Rumuni grają swobodnie, ich nawet porażka nie przerazi. Niewiele złego im zrobi. Przed nimi dwa mecze, a zgromadzili 17 punktów. Zdecydowanie liderują. Broda. Iwan przy Selimesie. Właśnie przez niego przejęcie piłki. Jaskulski. Do Koseckiego. Ale jeszcze nie koniec. Czeka Roman Kosecki. Przed tam Jaskulski. Już Kowiak. Minimalnie obok klubu. No, bardzo dobra akcja w wykonaniu Romka, tutaj walka, podanie bardzo dobre, szkoda, że tego dobrze nie trafił, nie wygrać na spokojnie. Romek Kosecki, Andrzej Juszkowiak pięknie się złożył tak. Tam, no, no i zabrakło kilku centymetrów. Tak. Mówiliśmy o twojej nieobecności, wspomnę jeszcze o tym, że żałowali i trener, i koledzy, i ty, Wojtka Kowalczyka, który ponoć powracał do wysokiej formy, przydałby się w dzisiejszym spotkaniu. No ale bądźmy sprawiedliwi, Rumuni też bez swoich pięciu zawodników. Grać dalej, szansa teraz Wieszczycki, ostry kąt, puszcza decyzja! Jak się wiele zabrakło teraz polskiej drużynie. Tak, bardzo ładnie Tomek zdecydował się na strzał, nie miał za wielu możliwości. No minimalnie, drugi raz. Zerwał się polski zespół. Taką bramkę drużynie Litwy strzelił w Ostrowcu Tomasz Wieszczycki. Teraz niewiele brakowało, by skopiował swój wyczyn.
Koźmi Gwałto. Znowu Polacy podkręcają tempo w końcówce. 5 minut do końca. Nie opanował piłki Bednarz. Jak się przyciśnie Rumunów i oni się gubią. Tak, mówiłem o tej dynamice, o tej agresywności. Teraz skróciliśmy pole gry. Widać, że począwszy od linii napadu, skończywszy na linii obrony, że ta linia jest, ten zespół jest jak... Nie ma co tłumaczyć, że jakbyśmy strzelili bramkę, łatwiej by się grało polskiej drużynie. Nie pod taką presją. Właśnie tego wynik. Swobodnie. Świadomość, że czasu coraz mniej. Dobre wejście Koźmińskiego, ale nieporozumienie z Bednarzem. Analizujący grę Henryka Postel, patrzony w boisko. Jacek Zieliński. Jaskulski. Ładne teraz zachowanie publiczności, ładny rajd Jaskulskiego na długi słupek, jest tutaj Wieszczycki. Opanował obok niego Dan Petrescu i wybijają Rumunii. Bednarz do Koźmińskiego. Nieporozumienie tej dwójki Rumunii. Muntaanu. Skuteczny powrót Koźmińskiego, przejęliśmy Wieszczycki do Iwana. Iwan. Obok niego Celimesz i wywalczył rzut rożny. Tak mówiliśmy o tym, że lewa strona bardzo dobrze się uzupełnia. W tej chwili dwie akcje bardzo dobre po prawej stronie. Się wydaje, że w końcu też... Odnalazł porozumienie z Iwanem. Tak, odnalazła się ta prawa strona. W tej chwili jest widać, że skrócili chłopcy pole gry, o czym mówiłem. Zobaczymy, co tego roku będzie. Roman Kosecki inaczej do Andrzeja Juskowiaka. Nie ma szans na oddanie strzału, ale będzie powtórka tytułnego. Oddał jednak ten strzał Andrzej Juskowy. Szuka miejsca. Pilnowany jest wnikliwie. Kosecki, 41 minuta, Wieszczycki. Michali. I Polacy, to co mówił Piotr Nowak, skrócili pole gry, Świerczewski, przejmujemy, przycisnęliśmy Rumunów w tej końcówce pierwszej połowy. Od rzutu z autu rozpocznie Marek Koźmiński. Ważna by była teraz bramka w tych końcowych minutach pierwszej połowy. Tak wymarzona i upragniona przez nas i naszą reprezentację i wszystkich tu na stadionie i przed telewizorami. Piotr Świerczewski. Na pole karne. To doskonała sytuacja. Bardzo dobrze Piotrek Świerczewski poszedł. Teraz zobaczymy to w powtórce dokładnie, jak niewiele zabrakło. Tomek nie trafił tej piłki bardzo dobrze, idealnie wyskoczył. Jednak zabrakło troszkę. Mamy przewagę. Nie udaje się polskiej drużynie zdobyć bramki. Kilka ładnych, ale niecelnych strzałów naszego zespołu. Ale końcówka zdecydowanie nasza. Początek dla Rumunów, trochę nerwowości w poczynaniach, potem opanowaliśmy, później znów Rumunii. No i końcówka znowu nasza. Jeszcze około 2 minut do końca pierwszej połowy. Jeszcze jest szansa, by uwiecznić i zakończyć to bramką. Wieszczycki. Trzech Rumunów obok niego, Jaskulski odważnie, Iwan, przejmujemy piłkę, ładnie teraz grają Polacy. Wieszczycki, za daleko. Troszkę za bardzo chyba odchylony był Tomek Wieszczycki. Zawsze podkreślam w takich momentach, że mi się łatwo mówi, ale przecież wy doskonale wiecie, co robić na boisku i też bardzo chcecie. Iwan. Lakatus. Koźmiński, ładne przejęcie. Ale zdołali Rumunii.
Lupescu. Selimet znowu z lewej strony. Nie ma tutaj, znowu taka luka powstała między dwójką Kosecki a Skulski. Juszkowiak, przepraszam, a resztą właśnie od Jaskulskiego w linii defensywy poczynali. Ale Rumuni specjalnie długo nie rozgrywali tej akcji, a angielski arbiter Seymour Gallagher kończy pierwszą połowę. Mieliśmy z niej przewagę, nie udało się. Z nadzieją, że w tej drugiej połowie Polacy zdołają strzelić tę upragnioną bramkę. Żegnają Państwa Piotr Nowak i Dariusz Szpakowski. Angielski arbiter Damond Gallagher rozpoczął gwizdkiem drugą połowę spotkania Polska-Rumunia. Proszę Państwa, drużyna Rumunii, podobnie jak i polski zespół, bez zmian, jeśli chodzi o skład w drugiej połowie. Obok mnie Piotr Nowak, który dziś komentuje ze mną to spotkanie. Co Henryk Apostel mówił w przerwie? Byłeś w szatni. Tak, byłem w szatni. Trener Apostel podkreślał, żebyśmy grali bardzo uważnie w obronie, bo kilka błędów w pierwszej połowie, które zostały zanalizowane. Podkreślaliśmy, że musimy grać bardzo spokojnie, że ta bramka może paść po 5 minutach, może paść po 40 minutach, także mamy całą połowę na to, żeby tą grę uporządkować i strzelić tą decydującą bramkę. Proszę Państwa, 45 minut nadziei przed nami na zwycięstwo z Rumunią, przybliżające nas występ w finałach Mistrzostw Europy, ale teraz jest daleko. Idzie trudno, idzie ciężko, chociaż Polacy walczą jak mogą. Roman Kosecki faulowany, będzie rzut wolny dla polskiej reprezentacji. Oto powtórka tej akcji. Ostry kąt. Jest Kosecki, jest Świerczewski. Rośli nasi zawodnicy na polu karnym. Roman Kosecki. Zamoc. Przypomnę, że wśród graczy rezerwowych jest Jóźwiak, Podbrożny, Bukalski, Czerwiec. Jeśli chodzi o graczy z pola, ma możliwość 3 zmian. Henryk Apostel, podobnie jak i pan, którego oglądamy, Angel Jordanescu, ale na razie z żadnej możliwości nie skorzystać. Czysto Tomek Wałdok. Juszkowiak próbował odegrać. Leży tutaj na boisku któryś z naszych piłkarzy. Gramy przez moment w dziesiątkę. Rzut wolny dla Rumunów. Marek Koziński leży bez ruchu. Tutaj powtórka sytuacji, gdzie powstrzymywał Lakatusa Piotr Świerczewski. Potrzebne są nosze, widzą Państwo, Marka Koźmińskiego, który ucierpiał tutaj w starciu. Ciężko się gra polskiej drużynie. Były piękne momenty, ale też nie czynię tego z czystej kurtuazji. Myślę, że zgodni tutaj będziemy. Rumuni prezentują jednak klasę, jest to dobry zespół. Tak, jak ja mówiłem, jest to bardzo doświadczony zespół. Musimy praktycznie całą połowę. Mieliśmy kilka bardzo dobrych momentów, mieliśmy okresy, gdzie Rumuni wyraźnie przeważali, gdzie uporządkowali tą grę. I no, mi się wydaje, rozmawialiśmy w szatni, żeby tą grę po prostu grać bardziej dynamicznie, spróbować więcej zaangażować, skrócić to pole gry i wtedy mi się wydaje, że jest szansa na to, tak jak teraz, żeby wyjść z bardzo ładnym kontratacją. Romek Kosec wzięty w kleszcze przez Lupescu, wespół z Sabału. Koźmiński podniósł się, już wszystko w porządku. Jakiś chwilowy uraz w uderzeniu w głowę. Tymczasem leży na murawie Jacek Zieliński. Zdjął mu w tym stasie but z nogi rumuński napastnik.
prosi Henryka Postel, by Marek Koźmiński wszedł na boisko. Na to zezwala główny arbiter, a to powtórka sytuacji, w której ucierpiała tych Zieliński. Nigdy w historii nie grało nam się łatwo z Rumunami. Ostatni raz wygraliśmy przed 6 laty w Warszawie. Jaskulski. Iwan. Na obiegnięcie z Jaskulskim, ale nie porozumienie. Często też zarzuty wobec Henryka Postela, którego widzimy, selekcjonera, że nie szuka nowych, że nie wprowadza nowych graczy, tłumaczą się choćby w takich sytuacjach. Potrzeba zgrania, potrzeba tego wyczucia na boisku, po prostu potrzeba kilkunastu gier razem z sobą. Tak, naturalnie. Się wydaje, że całą siłą tej drużyny w tej chwili jest to, że nie masz tak dużej rotacji zawodników, jest ta grupa w tej chwili wyselekcjonowana, 22 zawodników, którzy są ciągle ze sobą, którzy przebywają ze sobą na zgrupowaniach. I się wydaje, że w tym wypadku tej drużyny ten proces dał egzamin i będzie ta kontynuacja na pewno i w eliminacjach Mistrzostw Świata będzie ta drużyna tak samo prowadzona. Teraz szansa przed polską reprezentacją. Jacek Petnarz, już wracają Rumuni na pole karne, idzie tam Iwan, nie doszedł jednak do piłki, przejmie ją chyba Muntuan. Ale jest Piotr Świerczewski. Teraz Polacy zdecydowanie skrócili to pole gry, są gdzie być powinni. Tomek Bałdok, długa piłka, ale ponad bramką. Bramka za Bogdana Telej. Wiedzą Państwo, jak nerwowo przeżywa to spotkanie selekcjoner drużyny rumuńskiej, mimo że gdy nawet przegrają, to i tak w dalszym ciągu będą liderować w naszej grupie, a przed nimi jeszcze dwa mecze, w tym jeden u siebie z Francji. Tak, widzimy wyraźnie, dlaczego trener rumuński był bardzo zdenerwowany. Cała praktycznie linia pomocy i linia obrony stała w jednej linii. I Polacy mieli szansę oddania strzału z daleka, także widać w tej chwili, że przyspieszyliśmy tempo, że staramy się tą grę kontrolować i to na pewno będzie dawać efekty. Hopy. Tomek Wieszczycki. Wywalczyliśmy piłkę na pole karne. Tutaj tylko jest osamotniony Andrzej Juskowiak, ofiarnie tam Iwan. Ale od rzutu z autu rozpoczną Rumunii, czy też od rzutu wolnego. Faulowany był Michali. Choć boczny arbiter sygnalizował rzut z autu. 6 minut drugiej połowy. 51 meczów poza nami. 39 naszych nadziei i oczekiwań. I czasu na to, by strzelić bramkę w tym meczu dającą zwycięstwo. Przez moment Rumunii będą z 10. Petrescu do Lupescu i Polac od rzutu z aut. Nie ma wolnych miejsc. Ponad 18 tysięcy widzów. Roman Kosecki. Obok niego Michali. I rzut wolny powinien być dla polskiej drużyny. Tak, mi się też wydawało, że on był faulowany. Zaraz zobaczymy. Ale to Michali powrócił do pełni sił przed momentem poza boiskiem. Tak. Popatrzmy teraz. Tak, wyraźnie trafił rąka z boku. Nie dotknął piłki, także w tej chwili Romek jest... Zdaje się ta boląca noga od dość dawna. Tak, to jest ta lewa noga jego, którą miał problemy ostatnio nawet też w Paryżu. A jednak jest rzut wolny, tak jak mówiliśmy, że... No może ze stałego fragmentu Polacy coś skurają w tym meczu. Wraca, utykając Roman Kosecki. Prawie wszyscy nasi na polu karnym. Ostry kąt, spore zamieszanie. Romek Kosecki. Bałdo. Troszkę brakuje spokoju, na to tak, zwracałeś tak. Uwagę w rozegraniu tych akcji. Za bardzo się spieszymy teraz, bardzo, za bardzo chcemy. Za bardzo wszystko chcemy naraz zrobić i brakuje czasami koncepcji. Powinno się te rzuty wolne bardzo spokojnie rozgrywać. Juskowiak.
do Bednarza. Ach, niewiele brakowałoby, Koźmiński przejął tę piłkę. Ale tak jak mówiłem, jest aktywny, że Polacy przynosi to jeszcze. Nawet po stracie natychmiast tę piłkę odzyskuje Tomek Bałto. Marek Koźmiński. No dość łatwo sobie poradził z nim Sabału. Nierówne boisko. Sabału. Jaskulski. Sabału. Lakatu z prawą stroną, ten do środka. Wraca tutaj Iwan. Ale jest w Ladoju. Jacek Zieliński, Waldemar Jaskulski i Rumuni od rzutu z autu. Marek Koźmiński cały czas leżymy tutaj. Jednak poza boiskiem. Ma problemy po tym zderzeniu się z Jackiem Bednarzem. Obaj trenerzy niezwykle przeżywają to spotkanie. Stawka niebagatelna dla jednych i drugich, mimo że Rumuni są w komfortowej sytuacji. To chcieliby jak i my zbliżyć się do tych finałów Mistrzostw Europy. Oni są w nich prawie na pewno, można powiedzieć. Popescu, ale Polacy, Roman Kosecki, nic nie było. Rumunii. I teraz sędzia pokazuje, że również nic nie było. Ostra gra, teraz bardziej ostrzej sam Marek Koźmiński, poza boiskiem widzą to Państwo. Zabiegi doktora Moskowicza i naszego trenera odnowy. Tak. Marek prawdopodobnie ma skuszone, albo żebra ma skuszone. Z oddychaniem ma problemy, że skulony jest cały czas. Prawdopodobnie w przypadku Popescu jest w tej chwili to była taka sama sytuacja, także nie wiem, czy Marek będzie mógł kontynuować grę. Ale jest odwodzie Bukalski Czerwiec, który ma Henryka Postel, ale nie decyduje się jeszcze na żadną ze zmian. Rumunii myślę, że bardziej na zyskanie czasu niż na to, że cokolwiek zdarzyło się Georgowi Popescu. Koźmiński wraca na boisko. Rumunii w dziesiątkę tymczasem. No ale szybko się podniósł Popescu. Tak, tak jak o tym mówiliśmy, że jednak będą starali się grać na czas. Zupełnie nic mu nie było, ale kilkanaście sekund upłynęło, jak nie minuta. Jeszcze. Bałto. Iwan. Za głęboko był tam Bednarz. Rumunii. W Ladoju. Ale wprost pod nogi Romka Koseckiego. Bałto. Koźmiński. Kosecki. Wieszczycki. Wieszczycki nabiera tempa. Nieporozumienie z Bednarzem. Nie układa nam się dzisiaj to spotkanie tak, jak byśmy chcieli. Myślę, tak, niepotrzebna reakcja kibiców, teraz pierwsze gwizdy się. Słyszałem pierwsze gwizdy, ale widać, że próbują, że powinni tą grę troszeczkę rozszerzyć, zacząć grać bardziej skrzydłami. Doping publiczności, rusza tam Bednarz, idzie również Andrzej Juskowiak, Dan Petrescu, spokojnie do celej. Monteanu, Bałdoch, Koźmiński, mógł złapać piłkę Andrzej Woźniak, zagrana była głową przez Marka Koźmińskiego. I rozpoczynamy kolejna. Jaskulski. Za daleko.
Tak, no potrzebnie też długie piłki są grane w tej chwili, gdzie tą grę trzeba uspokoić, trzeba nabrać tego rytmu. Już były takie momenty, kiedy chwaliliśmy grę naszej reprezentacji. Tak, za szybko chcemy podejść pod te... Przygotowuje się do wejścia Krzysztof Bukal. Jacek Bednarz, Marek Koźmiński, Bednarz, Zabału, jednak powstrzymuje dwójkowy atak Polaków, wyjście Dana Petrescu, niepilnowany Muntianu, idzie mu w sukurs Lupescu, do niego piłka, teraz jest w Latoju, groźnie wracają polscy obrońcy, Petrescu na polu karnym, rykoszet od głowy naszego obrońca, ale spokojnie Andrzej Wojciech. Jacek Bednarz. Zmaga się dobrze. Marek Koźmiński. Szuka tam miejsca do gry. Andrzej Juskowiak, tak bym to określił, pokazuje się partnerom, ale jakoś nie dostrzegają go w tych podaniach. Teraz szansa. Tomek Iman, polegalna ostrzyką. Tomek Iman, szuka tam Andrzej Juskowiak. A jest niewiele brakowało do tego, żeby ci się ucieszyli. Tylko rzut rożny, proszę Państwa, w 15 minucie drugiej połowy. 60 minut gry. Jak na razie nieskutecznej polskiej reprezentacji, skutecznie bronią się Rumunii. Piotrze, proszę o komentarz. Tak, jak mówiłem, od samego początku powinniśmy zacząć grać skrzydłami. Tutaj bardzo ładne wejście Tomka Iwana. No, bardzo mało zabrakło, by Tomek Wieszczyński trafił tą piłkę. Szkoda, że był troszkę za obrońcą, ale no, muszę powiedzieć, że przypadek, że coś takiego było. Że ten obrońca jednak zdążył wybić tą piłkę. Ale tak jak mówiłem, że powinniśmy grać więcej skrzydłami i w tej chwili to robimy. Tomek Wałdok, Polacy, Tomek Wałdok. A teraz się pogubili Rumuni. Podskakują wszyscy Polacy nerwowo. Krzysztof Bukalski, nikt nie siedzi na ławce. Publiczność stała na stadionie. Zjednoczeni wszyscy w dopingu. Polska i Polacy. Teraz okres własnej gry. Strzeli w bramkę. 61 minut bez gola na stadionie w Zabrzu. Ale trzeba uważać tutaj przed polem karnym. Jaskulski. Kosecki. Stracił piłkę. Ciężko dzisiaj się gra Romkowi. I Rumuni spokojnie, długo, szanując powrót Wieszczyckiego, przechwytujemy. Wieszczycki, z lewej strony idzie Bednarz, do niego dalekie zagranie, czy dojdzie? Jacek Bednarz, powrót jednak obrońców rumuńskich, tym Dana Petrescu i odrzutu z autu Polacy. Będzie zmiana, Bukarski do zmiany, tymczasem Koźmiński. Zobaczymy, kto zejdzie, będzie rzut wolny dla Polaków. Brzydki mecz, jeśli chodzi o grę Rumunów, ale oni zmierzają do celu i celem jest nie stracenie tej bramki, wywiezienie z Zabrza remisu. Jacek Bednarz opuszcza boisko, w jego miejsce Krzysztof Bukalski. Szósty występ narodowej reprezentacji, zgrany z partnerami, grał i w Paryżu, grał i w meczu ze Słowacją, grał i w Brazylii. Cały fragment, rzut wolny, Roman Kosecki na pole karne, mocno podkręcona piłka. Co może wnieść do gry Krzysztof Bukalski? Znasz go bardzo dobrze, tak. Piotr. Krzysztof na pewno będzie grał jako drugi wspomagający defensywny pomocnik, będzie wspomagał Piotra Świerczewskiego, będzie wspomagał tą linię środkową. W zasadzie Tomek Wieszczycki powinien się teraz przesunąć bardziej do przodu tą grę. Powinniśmy przesunąć do przodu, powinniśmy grać bardziej ofensywnie. Andrzej Juskowiak podszedł przed chwilą do Henryka Apostela. Coś przekazywał, jakieś swoje uwagi. O co mogło chodzić? Nie domyślam. Do wejścia przygotowany również Panduru. I Łukasz Benfic Lizbona. Stele, a nie może w ręce. Lupescu. Prodan. Jaskulski, na spalony bramek Koteczki. Szkoda.
Tak, ale to widać, oni się też gubią, jeżeli jest atak bezpośredni zawodnika na piłkę, jeżeli jest ten atak, jest ten pressing, to wtedy... I tymczasem boisko opuści Vladoju, a na boisko z numerem 15 Panduru, Niko Panduru, uczestnik ostatnich mistrzostw świata, jeśli chodzi o reprezentację Rumunii, debiutował przed 3 laty, obecnie piłkarz Benfica i UFO. Po jednej zmianie w obu zespołach. Oto właśnie Panduru. Muntuanu. Panduru. Bukalski. Jacek Zieliński. Daleka piłka. Romek Kosecki toczący tam pójść z prawej strony. Roman Kosecki. Piłka pod jego nogami. Rozadał Kosecki. Szansa. Ale się nie wypracowało. Dlaczego nie mamy dziś szczęścia? Czyżby wyczerpał się limit szczęścia na Parc des Princes? Jeszcze poczekajmy, proszę Państwa, 25 minut. Bardzo nerwowo, bardzo chcą Polacy, może za bardzo. Szkoda, że Romanowi Kosieckiemu nie udało się wykorzystać tej cudownej, choć przypadkowej nieco sytuacji. Tak, popatrzmy jeszcze raz, idealnie. Tu jest troszeczkę tutaj zamieszanie, ale bardzo dobrze. Przeważnie bramkarze wkładą się w drugi róg. Romek to dobrze uderzył w krótki, no. Strzela wyczuł jego intencje i w obronie ten strzał, ale... No szkoda, szkoda taka bardzo dobra sytuacja. Kolejna... Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy. Była taka piosenka, może dziś to się sprawdzi, proszę Państwa. Polacy z coraz większym animusem, z coraz większą determinacją. Mieliśmy niedawno dramatyczne spotkania, dziś nie mniej. W oczekiwaniu na tę upragnioną bramkę. Ale z obawą, by również jej nie stracić. Angażują się po raz mocniej Polacy w grę ofensywną. Rumunii, Andrzej Juskowiak spokojnie. Gramy dalej, Bukalski był faulowany. Nie odgwizdał tego sędzia. Panduru. Ładne przejście, muszą wracać Polacy. Panduru. Niebezpiecznie. Ale daleko od naszej bramki. Tyle rzeczy proszę. A strzelał Muta. Jerzy Podbrożny, tak jak przypuszczaliśmy. Gdyby był w pełni sił, kto wie, czy by nie grał od początku. Musi ryzykować Henryk Apostel. W świetnej formie napastnik warszawskiej Legii w ostatnich meczach Lidze Mistrzów pokazał, co potrafi tymczasem Rumunii, ale ponad naszą bramę. Chwila oddechu, chwila spokoju i dla Państwa, i dla nas, i dla naszych zawodników. Tak, Jurek miał problemy ze zdrowiem na zgrupowaniu, ja będąc z boku z niej rozmawiałem. Muszę powiedzieć, że dzisiaj na przedpodniowym treningu wyglądał bardzo dobrze. No jest osłabiony tym zatruciem. Na pewno jest osłabiony tym zatruciem, z tym, że... No ale może nie raz jedna akcja wystarczy. Z tym, że no, może grać. Wspólnie z lekarzem jest maturzystą, no trenerzy... Jak myślisz, kto zejdzie z boiska? Nie wiem, czy Andrzej Juskowiak nie zejdzie. Pokazywał, rozmawiał z trenerem przy linii. Być może, że... Popatrzmy, Jaskulski, szansa, Juskowiak tam frunął w powietrzu Rumunii poza boczną linię. Naciskamy, gnieciemy, jesteśmy bliscy szczęścia, ale wciąż ta bramka z tej jest dla polskich zawodników zaczarowana. Druga możliwość, że zejdzie Tomek Wieszczycki, wejdzie... I wejdzie Juskowiak. Na jego miejsce Romek Kosecki do tyłu i Jurek Podbrożny do przodu. Szansa, Juskowiak popychany tam. Powtórkę będziemy to chcieli, ale angielski arbiter Damon Gallagher. No nie, Paulu nie było. Paulu nie było, nie. Prawidłowa decyzja sędziego. Dobrze, szybciej rozgrywają Polacy. Teraz niecelne zagranie do Tomka Wieszczyckiego. Zmęczone oba zespoły. No i Jerzy Podbrożny gotowy do gry. Tymczasem Bukalski.
Jaskulski. Iwan. Iwan, ach, pięknie. Stelea. Słuszna decyzja. Tak jak mówiłem, te akcje od skrzydeł są bardzo groźne. Powinniśmy w dalszym ciągu to grać. W tej chwili nie teraz pierwszoplanową postacią w ekipie rumuńskiej jest, jak na Park de Prince w Polski, był Andrzej Woźniak. Bogdan Stelea, czyli bramkarz drużyny rumuńskiej. Zapalają się Jupitery. Końcowe 20 minut. Polacy. Rumuni już nie zastanawiają się specjalnie, byle dają bramki, nie zawsze celnie, choć teraz się udało. Przejmujemy piłkę, faulowany Zieliński. I zmiana. Boisko opuści Tomek Wieszczycki. W jego miejsce klubowy partner Jerzy Podbrożny. Szósty występ Jerzego Podbrożnego po długiej przerwie w reprezentacji Polski. No przed Dziorkałem w końcówce na Parc des Princes. Tomek zagrał bardzo dobre spotkanie, starał się to wszystko prowadzić. I w tej chwili, tak jak mówiłem, widzimy, że Roman na pewno Henryka Postel jako wprowadził dla tego Krzysia Bukalskiego, który te zadania defensywne ma, i Jurka Podbrożnego jako trzeciego napastnika, także Bałto, ten napór Polacy nie zagrał na pewno wstęp, ale utrzymują się nasi przy piłce. Tomek Bałtok, dwóch Rumunów obok niego, dobre odegranie tutaj do Romka Koseckiego. Akcja z lewej strony polskiej drużyny na pole karne. Skutecznie tutaj Brodan przed pole karne. Bukalski. Uspokoiliśmy grę. Dobrze. Długo. Podbrożny. Pierwsze jego zetknięcie z piłką. I Rumunii. Rządzący tutaj kapitan Popescu. Czyszczący wszystko na polu karnym. Tomasz Iwan. Jaskulski. Nie ma nikogo z partnerów. Zabału. Byle dalej. Choć dobrze podkręcił tą piłkę. I jeszcze zdołali opanować partnerzy. Coraz mniej czasu. Coraz większe zdenerwowanie wśród kibiców, wśród nas komentujących wespół z Piotrem Nowakiem to spotkanie i publiczności na stadionie, która tutaj pięknie dopinguje polski zespół. Iwan. Nerwowa, dramatyczna końcówka. Roman Kosecki. Uwikłany tam zwójkowy pojedynek, przegrany, wygrany przez Rumunów, ale zaczną z autu. On ostatni dotknął piłki. Jedna, jedyna akcja. Tak łatwo się mówi, tak trudno ją wykonać. Z tym, że gramy w tej chwili już od kilku dobrych minut, gramy tylko na połowie Rumunów, także ten atak będzie na pewno jeszcze będzie kontynuowany i będziemy starać się na pewno, no, zmusimy Rumunów do błędu i mi się wydaje, że go wykorzystamy. Piotrze, bardzo tego pragniemy, proszę Państwa, tutaj wszyscy. Tymczasem Rumunii długo, wolno, spokojnie. Choć gdy nadarza się okazja, przyspieszają jak teraz Dan Petrescu. Lakatus na polu karnym. Muntuanu. Sabau. I spokojnie. Odrzutu wolnego Polaka. Przez część widowni podniesione biało-czerwone flagi, zaintonowany jest hymn Polski. Tymczasem Angel Jordanescu będzie dokonywał teraz zmian, wyzyskiwać czas i doping polskiej publiczności dla naszej reprezentacji. Małto, Bukalski, ładne wejście na pole karne, Bukalski, Juszkowiak, niewiele brakowało Rumunii na rzut rożny. Ładne wejście Krzyśka Bukalskiego. Tak. W tempie od skrzydła. Tak jak mówiłem, te akcje są właśnie się zawiązują, są bardzo groźne, tylko skrzydeł. Rumuni w tym centralnej strefie są bardzo, grają bardzo spokojnie, mają bardzo dobrych ludzi, którzy praktycznie zabezpieczają cały środek i tylko akcje skrzydła są bardzo groźne. Roman Kosecki nietypowo chciał do Piotrka Szybcego, Tomka Iwana, żeby ten uderzył. Tymczasem od rzutu z autu rozpoczną Polacy, a Rumuni dokonają drugiej zmiany. Na boisko wejdzie Kilka, obrońca. Muntuano opuści. No wiadomo, że teraz będzie bronił rezultatu Angel Jordanescu.
Gilka, obrońca Skiały. Popescu. Panduru. Montuanu. Montuanu. I odrzutu z autu Polak. Druga zmiana w zespole Rumunii. Około 16 minut do końca meczu. Wciąż bez bramek na stadionie w Zabrzu. Rozgrzewa się Ryszard Czerwiec. Biały na boisku, doświadczony w grach w Lidze Mistrzów. Swego czasu ten klub prowadził Angel Iordanescu, doprowadzając do mistrzostwa, po którym przyjął reprezentację Rumunii. Przygotowany Ryszard Czerwiec, po raz 18 dziś wystąpi w reprezentacji narodowej. Tomasz Iwan opuszcza boisko, limit zmian przez Henryka Pustela wykorzystany. Wszystko postawił na jedną kartę, pozostaje kwadrans na zdobycie bramki. Tak, kwadrans nadziei, ale mi się wydaje, że Tomek bardzo dobrze dzisiaj zagrał, miał kilka bardzo dobrych akcji po przerwie. Szczególnie ten strzał, prawda? Strzał bardzo dobry, także na pewno będzie, jest w tej chwili tym zawodnikiem, który... No zobaczymy, teraz już nic nie mówmy, chociaż myślałem, że przejmie piłkę Andrzej Juszkowiak, nie udało się. Petrescu, Sterea, Lakatus, Świerczewski, Bukalski, Koźmiński, teraz już całkowicie zaangażowany w grę ofensywną. Marek Koźmiński szuka tej szansy z lewej strony. Będą Polacy przy piłce. Klautow, Bukalski. I Rumuni, byle dalej. Jacek Zieliński, Bukalski. To znaczy doświadczenie widać najlepiej, jak Rumuni przesunęli grę do środka boiska. Angel Iordanescu jeszcze bardziej im podpowiada to, za co upomina go delegat UEFA. Widać, że jest też bardzo zdenerwowany trener rumuński. 14 minut do końca. Lautow, ubieg Lakatusa, Woźniak. Faulowany był Selin przez Ryszarda Czerwca. Czerwiec po prawej stronie. Romek Kosecki przesunął się do drugiej linii po wejściu podbrożnego. Bukalski po lewej. Choć bardziej w środku. Czerwiec. Świerczewski. Zieliński. Jaskulski. Czerwiec. Kosecki. Szuka tam Juszkowiaka. Taka na pamięć piłka jest tej Stelea. Hmm. 13 minut do końca. Zrywają się Polacy. Kosecki. Juszkowiak z podbrożnym na polu karnym. Kosecki przed pole karne do Pukalskiego. Zablokowany tam Kosecki. Walczy o piłkę. Nie udało się.
około 12 minut. Tak, trener Apostel w tej chwili pokazuje, żeby grać więcej skrzydłami, żeby nie pchać się środkiem, bo jednak w Rumunii bardzo dobrze grają w tej środkowej strefie. Nie ma tam miejsca, Andrzej Juskowiak nie ma miejsca do krótkiej piłki. Próbowaliśmy w pewnym okresie zagrać na tak zwaną ścianę do niego, ale to widać, że przy trójce napastników, jak i przy ich wzroście, prawda? I przy ich wzroście jest to bardzo ciężko zrobić. Romoni, na zyskanie czasu, Gilka, Zieliński, Świerczewski, Woźniak, Świerczewski. Bukalski, Koźmiński, ponownie Bukalski, faulowany przez Lupeckę. Bałtok z Bukalski. Pod Brożny. Stracił piłkę, próbują ją na środek odzyskać, ale Rumuni jednak się utrzymują. Lakatus. Widać, jak są zgrani. Ruszył Lupescu. Wracają nasi. Lakatus do niego zagrani. Ostry kąt, niebezpiecznie. Oj, bardzo niebezpiecznie. Tego się obawiamy, tych wypadów. Ale takie jest ryzyko zaangażowania się w grę ofensywną. Faulowany pod Brożny i będzie kolejna żółta kartka. Żółta kartka dla Gilki. To bardzo niebezpieczne wejście z tyłu. Na chwilę zawodnika rumuńskiego. Dobrze, Ryszowi się nic nie stało. Widzą Państwo, coś zostało podpalone tutaj na stadionie. Tymczasem Polacy. Ach, odskoczyła ta piłka Andrzejowi Juskowiakowi. Dziesięć minut do końca, może 9. Może 11. Arbiter tutaj może nieco przedłużyć tę drugą połowę. Niewiele już szans i nadziei, ale proszę Państwa, poczekajmy jeszcze. Ryszard Czerwiec. No, nie wyszedł ten strzał zupełnie. Tak, widać, że murawa w tej chwili jest już była bardzo grząska już od pierwszej minuty. W tej chwili są dołu na boisku. Widać, że Ryszowi ta piłka wyraźnie skoczyła. Będzie jeszcze jedna zmiana w zespole rumuńskim. Tymczasem zamieszanie na trybunach, interwencja policji, nie wytrzymali kibice. Do końca tutaj w dopingowaniu polskiej reprezentacji w sposób kulturalny, tymczasem Rumunii. Lupescu. Dan Petrescu. Zapału. Zmęczeni są już nasi reprezentanci, choć tam z ofiarnością. I faul Koźmińskiego. Timofte szykuje się do wejścia z numerem 17. Timofte pierwszy, jest ich dwóch, nie są braćmi. I on Timofte, tylko ten jest w podstawowej 16. Tymczasem Rumunii Dan Petrescu. I Polacy od rzutu za aut. Wracać ponagla Angel Jordanescu. Coraz mniej czasu ma polska reprezentacja. Zieliński. Przegraliśmy ten pojedynek 1-1, myślę o Jacku Zielińskim, ale teraz Jacek naprawia swój błąd. Polacy, Bukalski, faulowany.
A Rumuni nie będą przebierali w środkach na zyskanie czasu. Kolejna zmiana. Lakatus opuści boisko. Około 6 minut do końca, bo upomina Roman Kosyński arbitra, że teraz wyraźnie Rumuni grają na czas. Tymczasem rzut rożny dla polskiej reprezentacji. Marek Koźmiński poza boiskiem, nerwowe. Ostatnie 5 minut, niepotrzebne są te świece dymne. Źle rozegraliśmy ten rzut rożny. Rumunii. Selimesz. Oj, błąd teraz. Rumunii, ostry kąt. Wracają Polacy. Tak, to jest to, co mówiłem, na boisku jest bardzo dużo dziur w tej chwili. No przy takiej Selimesz jest tak dobrym zawodnikiem, że potrafi to dobrze wycentrować. Jednak te dziury uniemożliwiają czasami dobrą tętę. To, co miał Rysiu Czerwiec, chciał zaryzykować. Czekamy, Piotrze, na ostatni zryw reprezentacji. 5 minut, dużo i mało. Na pewno mało, na pewno to nie jest ta połówka w tej chwili. Zaczynają mnożyć się błędy. Rumunii oddalający grę, nie pozwalający na zawiązanie akcji przez polski zespół. Trzymają tą piłkę jak najdalej, widać w tej chwili. Cofnęli się praktycznie wszyscy na swoją połówkę, już nie atakują, już nie ma żadnego pressingu z ich strony. Że czekają też na końcowy gwizdek, w tym, że jeszcze zostało kilka minut. 5 minut do końca. Może ciupek więcej albo mniej. Podbrożny. I od własnej bramki Stelea. Teraz by się przydał doping w tych ostatnich minutach, by resztki sił wyprzedzać z siebie. Podrywają się pomału trybuny, także... Bałdo. Koźmiński. Petrec. Zawał. Poradził sobie z Bałdochem Rumunii. Jaskulski z Zielińskim. Wszystko po to, żeby zyskać czas. Rumunii atakują teraz nas na naszej połowie, nie pozwalając rozegrać akcji. Teraz Gilka. Bardziej by zyskać czas, niż mierzył w bramkę Andrzeja Woźniaka. Tak się zastanawiam, czy wyczerpaliśmy limit szczęścia na Parc des Princes, czy też w końcowych sekundach tego meczu to szczęście uśmiechnie się do polskiej reprezentacji. Tworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, żadnej nie udało się wykorzystać. Teraz jakoś ciężko idzie w tej końcówce polskiej drużyny. Tak, szkoda, że te sytuacje naturalnie zostały wykorzystane już w pierwszej połowie, ten mecz zupełnie by się inaczej ułożył, ale no tak już jest. W futbolu Romek miał bardzo dobrą sytuację po przerwie, zaraz na samym początku, także no szkoda tych sytuacji niewykorzystanych, z tym, że oj. No, mądrze się bronią Rumunii, a teraz mądrze zaatakowali Klimowce tutaj na naszym polu karnym. Zdołał opanować piłkę, Selimesz przed polem karnym. I znowu strzał, oczywiście mógł przynieść efekt bramkowy, ale sekundy płyną. Około 2, może 3 minut do końca. Coraz mniej nadziei. Krztyna w zasadzie pozostała jej.
Tak, w tej chwili no, ciężko cokolwiek prorokować. Można spróbować skrócić to pole gry, jeszcze bardziej zaryzykować dłuższą piłkę. Może jakąś akcję na faul, na stały fragment na gry, stały na rzut wolny. Tak. Dwoją się i troją Polacy, nieporozumienie teraz Czerwca z Koteckim. Widzą Państwo, jak nerwowo reaguje Angel Iordanescu, mimo że Rumuni remisują bezbramkowo. Ostatnia akcja, jedna z ostatnich szans, ale Stella jest na posterunku. Na pewno znakomicie bronił w wielu sytuacjach. Już nie wierzymy. Trudno jest wierzyć, choć nigdy tej wiary nie należy tracić do końcowego gwizdka. Ale czy szczęście uśmiechnie się do nas w samej końcówce? Ryzykownie teraz Polacy, widać, że są zmęczeni, grą na tym boisku. Strata przez Świerczewskiego, Rumuni, ci, którzy weszli na boisko rezerwowi z zapasem sił, stwarzają groźne sytuacje. Z prawej strony Dan Petrescu niepilnowany, na nasze szczęście za daleka piłka do niego, ale muszą wrócić Polacy, Dan Petrescu. No. Ścierpła mi tylko skóra. Tak, musimy bardzo uważać na takie rzeczy. Te szanse, które w tej chwili mamy. I faul. No, które daje nam, rozgrywają w końcówce tak, to spotkanie. Które daje nam ten jeden punkt nawet. Musimy uważać, żeby nie stracić tego nawet jednego punktu. Także z tej strony powinno być pewne zabezpieczenie bramki, bo to jednak... Trzeba sobie zdawać sprawę, że Rumuni będą grać z Francuzami. My będziemy grać ze Słowakami, także jest jeszcze ta szansa, żeby te punkty gdzieś nadrobić. Andrzej Woźniak. Skromna grupa kibiców rumuńskich wiwatuje tutaj na cześć sukcesu. A tymczasem nasze nadzieje coraz bardziej płonne i słabną, choć walczą tutaj ambitnie Polacy. Rumuni jednak od rzutu z autu. I proszę Państwa, koniec. Szybko skończył sędzia ten mecz, przedłużając go tylko o minutę. Niczym to nie zmienia faktu, że nie udało nam się dziś przybliżyć do finału Mistrzostw Świata. Z pewnością się oddaliliśmy. Nie jest to jeszcze nic przesądzone, ale ta szansa bardzo się ograniczyła. Tak, naturalnie. Muszę powiedzieć, że no szkoda tych dwóch punktów, które nam uciekły dzisiaj, ale muszę powiedzieć, że z całego przebiegu musimy być bardzo zadowoleni. Zespół pokazał, że potrafi grać, miał kilka bardzo dobrych momentów, miał kilka doskonałych akcji, które jednak pokazują, że ten zespół ma charakter. No szkoda, że tak się dzisiaj akurat stało, że ten jeden punkt nie przekreśla naszych wszystkich szans. Wiadomo, że... Ale je bardzo niweluje. Je bardzo niweluje naturalnie, bo musimy sobie zdać sprawę jednak, że przy naszych następnych dwóch zwycięstwach możemy również awansować i z taką świadomością chciałbym przystąpić z naszym zespołem do następnego meczu przeciwko Słowacji. 11 października my ze Słowakami, a Francuzi grać będą na wyjeździe z zespołem Rumunii. Trzymać będą nas eliminację w napięciu do końca. Łatwiej by nam się grało, gdybyśmy dzisiaj wygrali. Cóż, Polacy bardzo chcieli, ale zabrakło naszej drużynie skuteczności. Zabrze smutni z faktu, że nie wygraliśmy, żegnają Państwa Piotr Nowak i Dariusz Szpakowski. Oddajemy głos do studia centralnego. Halo, Warszawa.